Dzień dobry, dzień dobry! Właśnie wybieramy się z naszym cheese guy'em, czyli z facetem, który brał nas ostatnio na stopa. Tak, i teraz zaoferował nam, że może nas zabrać do stupy, tak to się stupa nazywa? Także gdzieś tam na nas czekają i lecimy z nimi fajnie. W czwórkę jedziemy. Polish team i Turkish team. I cheese guy z Grecji, także lecimy, zobaczymy jak to będzie. A więc tak sobie właśnie idziemy i stwierdziłam, że powiem o jednej rzeczy, która tutaj mi się mega rzuciła na początku i nadal rzuca w oczy, no nie wiem jak to powiedzieć, w uszy też. Tutaj jest bardzo popularne, że tacy starsi mężczyźni, no nie wiem, może 50+, to nie, ale 60+, co Aga? Siedzą sobie w kawiarniach non-stop, oni tutaj w ogóle non-stop siedzą. Różnych mam na myśli, nie mam konkretnych mężczyzn na myśli, tylko ogólnie. I po prostu tak nas obczajają za każdym razem, że to jest po prostu no już nie do pomyślenia, w sensie, że w ogóle się nawet z tym nie skrywają. Co w sumie akurat stwierdziłyśmy, że jest spoko, dlatego że nie jest tak jak w Polsce, że ktoś cię tak obczaja i z ukrycia, tylko tak otwarcie, ale w sensie to jest jednak mimo wszystko dziwne, jak siedzi, nie wiem, 20, 15, 10 facetów. A ty idziesz i wszyscy tak na ciebie patrzą i się jeszcze uśmiechają, coś tam pod nosem czasami mówią. Tak, także to jest takie bardzo zauważalne tutaj. Tak. Jesteśmy już z naszym kumplem od sera. Jedziemy gdzieś w sumie... tu ja nie wiem, gdzie my jedziemy. Where are we going? I know, you know? Okay, I know. I check. Do you work today? Stop. No. Okay. Not that one. That one. And okay. Near the sofa, we are going to some beach. With cheese. Okay. No, no. Cheese, my friend. Czyli jedziemy na stopy, na plażę. Jedziemy. Pan Grek cały czas rozmawia przez telefon i to w sumie tak odzwierciedla to właśnie, jak tutaj Grecy jeżdżą. I śmiać mi się z tego chce, bo czy tutaj jest pod górę, czy z górki, to zawsze można milion rzeczy robić, na przykład palić papierosa, czy też na przykład używać telefonu i to jest normalne. I takie śmieszne. Tutaj w ogóle jak się chce przejść przez ulicę na zdrowie, to trzeba... Prawda, Kasia, prawda. No, prawda. Jak się chce przejść przez ulicę, to trzeba się tak naprawdę wpychać. Ale wydaje mi się, że... Nie wiem, tak mi się wydaje, że chyba nie trzeba tego mówić. Ja w Grecji jeżdżą, ale może nie wiem, jak ktoś nie był, to nie wie. Ale no, jest naprawdę śmiesznie. Znaczy, niebezpiecznie często, ale śmiesznie. I cały czas jedziemy w górę. Wybrzeżem. Jesteśmy na naszym przystanku. W sumie nie do końca wiemy, co się dzieje. Mam na myśli, że... Bo pan ogólnie bardzo, bardzo, bardzo kiepsko mówi po angielsku i tak nie do końca się możemy dogadać. Jesteśmy mniej więcej tutaj w tym miejscu. Nie wiem, czy to jest widać, ale chyba nie. Ale jest pięknie. Tutaj sobie stanę. O! Stanę, żeby zrobić zdjęcia. Dotarliśmy na plażę, jesteśmy w beach barze, ale w sumie większość miejsc jest zajętych i nie spodziewaliśmy się tego. Więc musimy, zajęliśmy miejsca siedzące, ale jest to spoko, lepsze niż być w słońcu w takiej temperaturze, bo jest jakoś 38 stopni. Thank you.
wody tutaj. Mega czysta, to jest chyba najlepsze tutaj. I wracamy z plaży. Cały dzień byliśmy tutaj jakoś od 12, jest godzina 17. Także wystarczająco. Czekamy na naszego drivera, bo gdzieś tam stanął, zaparkował. A my czekamy, aż przyjedzie. Pokazuje się chyba w najpiękniejszej odsłonie, w takiej, w której nigdy jeszcze nie pokazałam. Chciałam zakończyć tego vloga. W sumie skończyło się tylko na tym, że w sobotę pojechaliśmy, tak jak przed chwilą widzieliście, na tą plażę. I niedzielę jednak stwierdziliśmy, że nigdzie nie jedziemy, bo byliśmy ogólnie mega wymęczeni po tygodniu i po weekendzie. Nawet na żadną plażę nie szliśmy. Także całą niedzielę był chill. Ja zaraz poszłam biegać. Jest jeszcze 30 stopni, a jest koło 22. Ale też nie chciałam biegać po nocach. Dlatego właśnie wróciłam i oto są tego efekty. Jeszcze nigdy nie byłam taka spocona, jak biegałam. Do następnego. Pa!